poprzednim odcinku. I come to make an announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch. Odcinku. Może by... Hi, long time no see. No i o tym mówiłem, takie przekomarzanie się. I teraz Flamecore, mój po prostu ukochany poziom w tym... W tej grze. Znaczy, nie, może nie ukochany, ale po prostu... Muzyka jest... O Jezu! To jest mój... Po prostu mój ulubiony poziom z muzyką, bo jest... To jest chyba jedyny raz, kiedy w WoW 6 jest rockowa muzyka użyta. Jeśli nie liczymy oczywiście, kiedy Shadow... kiedy Shadow ma swój team, jak gra Team Shadow, bo Team Shadow to oczywiście jest rockowy, bo All Hail Shadow to rock i wtedy to jest jeden raz, kiedy gra rock, a tutaj to jest po prostu ten cały poziom, to jest po prostu takie zarąbiste, ja uwielbiam ten poziom. To nie tutaj się skacze. Tak, zawsze muszę stąd spaść. Nigdy nie umiem się utrzymać na tej platformie. Cokolwiek bym nie zrobił. Cyk. Ciebie nie lubię. Nie! Ciebie to już w zupełności nie lubię. Oh fuck. Jaka jest szansa na to, że zginę? Zdecydowanie za duża! Dobra, dało się. Cyk. Chciałbym się kupić w końcu ten Bounce Bracelet, o ile już jest. Może wyszli do kupienia. Powinienem w sumie sprawdzić to przed White Acropolis. A, możemy się odbić od tych pocisków i taka ciekawostka. Rzadko się to zdarza, ale się czasem, I guess, może zdarzyć. Okej. Okay. Okej, okay, możesz tam kolapsować sobie, spoko. We got this. Jak ja po prostu ten poziom. Okay, może nie jest moim ulubionym, bo jednak moim ulubionym prawdopodobnie byłoby Crazy City. Ale zdecydowanie to jest... To jest taka epicka muzyka, że to się w głowie mieści. Jeszcze coś tu nie zabicę tutaj. Tu nie może być czasem nie. Okej, dobra, więc możemy iść dalej. Cyk. W sumie jest bez bounce bracelet jest dosyć prościej w tej grze, bo nie można. Nie trzeba się bać, że przypadkiem zamiast zrobić light speed dash, to się po prostu. To się po prostu walnie w ziemię ostro. Bo oczywiście może się przez przypadek aktywować Bronze Bracelet i wtedy już nie ma ratunku z tego. Jesteś w dupie. To jest niefajne. I teraz, żeby nie zginąć tylko. Bo czasem się może tak zdarzyć. Albo tutaj, jest tu mała możliwość taka, że jak się leci do tego wulkanu, to może was walnąć ten, nazwijmy to meteoryt. I wtedy jesteście w dupie, bo spada się do śmierci. Więc pozdrawiam, tak? Ludzi, którym tak się stało. Okej, dobra. To jest taka bardzo chillowa muzyka. Ja szczerze nie jestem jakoś wielkim fanem. Bardziej lubię tą część z zewnątrz, tak? Z zewnątrz to jest. Cyk. I nieśmiertelność, która nic nie robi, poza tym, że nic nas nie może zranić. Podoba mi się ten w ogóle coverów His World z tą grą było po prostu mnóstwo. Po prostu prawdopodobnie żadna inna piosenka Sonika, a już tym bardziej, no poza Green Cluzą prawdopodobnie, nie była tyle razy coverowana co His World w tej grze. No po prostu, no...
Był cover przez Crash 40, był oczywiście oryginalna, było przez Zebrahead, oficjalna wersja robiona, Ben Troy Jones zrobił nawet remix. Jeszcze w cutscenkach było milion tych remixów. Ostatni boss oczywiście ma remix, His World. Co jeszcze było? Nie pamiętam w sumie, co jeszcze było. Ała. Teraz pytanie, pomijam? A spróbuję pominąć. Nie lubię tej części, więc po prostu spróbuję pominąć. Więc to serio, His World to jest po prostu... wow z remixami swoimi. Więc spróbuję pominąć tę sekcję, bo bardzo jej nie lubię. Nie umiem jej dobrze omijać, ale spróbuję ją pominąć. Nie lubię jej, nie umiem jej szybko zrobić, więc szybciej mi zajmie po prostu ominięcie tego. A. I... a jednak się udało szybko to zrobić. To bym pomyślał. A, ciekawe, czy mogę to skończyć? Nie? Okej, dobra. Mam swoją nauczkę. Nie próbować panować. No to mi zdecydowanie za dużo razy nie wychodzi. Ale wcale byłem tylko ciekawy, czy mi się uda. Okej. No ej. Ej, tak się nie robi. Halo, ja tu żądam odszkodowania. Come on. Tak to już się kompletnie nie robi. Fajnie, to nie, no to nie mam, mogę się pożegnać z jakąś dobrą ranką w tym poziomie. Tak się nie robi po prostu. To było hamu, to było hamu. Taka porządna hamuła. I to jest jedyny poziom, to znaczy jedyny, no, z tego co mi wiadomo, jedyny, w którym można się zgliczować na Krysem i dostać się do Gold Ringa, więc i przez to jest wiele animacji na Krysa, której nigdy nie można indziej zobaczyć, bo nigdzie nie ma poziomu, w którym na Krys kończy go samoistnie, więc nigdy nie widzimy jego animacji zwyciężenia. I z tego co wiem, chyba jego, czy animacja jego zostanie odegrana czy nie, to jest bardzo taka rzecz randomowa, że czasem się może zdarzyć, czasem nie. Większość czasu się tak nie dzieje, więc no, większość czasu nie widzimy animacji na Krysa i tak. I found a Chaos Emerald. Don't touch it. What? What's this? No, więc mamy teraz przyjemniaczka bardzo fajnego. Znaleźliśmy szmaragd chaosu i teraz musimy walczyć z... Iblisem! Tak, ten potwór co chciał, co Silver miał. Silver za nim podąża. I będziemy z nim walczyć! Easy! W ogóle nie lubię tego bossa, bo trzeba z nim walczyć dwa razy. Jako Sonic, jako Shadow. Mi się nie podoba. Nie będę próbował go zbreakować tego bossa, bo mi się nie chce. Bo można to zrobić. Łatwiej jest jak się ma klejnoty. Ale ja nie mam przy sobie mocy klejnotów. Yeah, to zdecydowanie można wziąć out of context. Dobra. Skoczysz tutaj. Jezu, jak się wystraszyłem. Dobra. Dobra. O-o. Yeah. W zasadzie musimy tylko się do tych kulek dostać i je zaświecać. Żeby on się do nich zbliżył i wtedy go możemy pierdyknąć. Cyk. No i bo jakby się kamera zawsze na nim fokusowała, bo po prostu czasem traci na nim fokus i po prostu muszę sam go pilnować. Co jest głupie trochę.
ochotę, przyznam bardzo. Cyk. Więc no, trzeba to parę razy zrobić. Niestety. Nie! Myślałem, że zdążę. Dammit. Dobra, nie. Dobra. Nie, a trochę ta walka jest długa. Prawdopodobnie trochę ją poucinam, bo to jest nudna bardzo walka. Cyk. A, udało się! Dobrze! No i to ja rozumiem. Tak cheezować tego bossa. Teraz tego nie zrobię, bo już nie opuścił tych... Nie mam tam tych platform, ale dobra, tak. Kurde! Myślałem, że opuści. Dobra, nieważne. Ten boss jest na sobie nudny jak cholera. Naprawdę chciałbym mieć taką moc jak wy, że możecie, o, że no Pixel sobie powycina to już. Już pokonał bossa. A ja tak nie mogę, muszę tu siedzieć, pokonywać tego bossa przez te dobre, nie wiem, 4 minuty. Jeden pierścień jest, to jest dobrze. Teraz ty w co celujesz? I... Zyk! No i teraz kompletnie się zmienia jego pattern, bo teraz będzie chciał próbował w nas walnąć, a nie w tą, te orby całe, więc no będzie ciekawe teraz. Come on. Come on, gościu. Come on. Ała. To zabolało mnie troszeczkę, wiesz? Ale mam nadal pierścień i nic mi się nie stanie. Dobra, come on. Co? Nic nie zrobisz? Myślałem, że się na mnie rzucisz teraz. Aha. Czy ja coś źle zapamiętałem, czy po prostu coś schrzaniłem bardzo z tą walką i teraz zachowuję się normalnie? Okej. Dobra, czyli jednak się nie myliłem, że jego atak się zmieni. Ale jest, wreszcie pokonałem tego Ibisa. Jezus Maria. Nie lubię tej walki bardzo. A jeszcze trzeba będzie ją zrobić drugi raz, bo musimy to zrobić Shadowem też. Jak nie będzie S, to się zdenerwuję. Too easy. No sweat. Chaos Control! No więc Shrine the Host mogą tworzyć portale międzyczasowe, jak się użyje dwóch na raz. Looks like we made it back in one piece. Where did Shadow and Rouge go? Did they appear someplace else? Those two can take care of themselves. Dobra, więc teraz możemy sobie normalnie tutaj przejść, kupić sobie rzeczy. Welcome. Bounce Bracelet. Wreszcie. Teraz możemy bouncować sobie i do niektórych rzeczy to się bardzo przydaje. Między innymi naprawdę przy tych
dużych gościach, dużych przeciwnikach to się cholernie wtedy przydaje. Bo wiadomo, można po prostu przy nich spamować i dostać obrażenia cały czas przez to. I gdzie ja powinien teraz iść? Chyba do Soliana Falls, co nie? Chyba tak. Tak mi się... A może jednak nie! Yo. Nie wiem, że nie, teraz musimy iść gdzie indziej. Okej, dobra, Pixel. To wiele wyjaśniłeś nam, gdzie trzeba iść. The Radical Train teraz bodajże powinienem iść, co nie? Dokładnie. I musimy wejść tutaj. No. W ogóle śmieszne jest to, że to nie jest otwarte w sobie. A, dobra, tak. Radical Train. Można to nazwać, mógłbym nazwać Radical Train dość okej poziomem nawet. Tak szczerze. Jakoś... Nie jest dla mnie jakoś fest dobry, ale nie jest też okropny czy coś. Po prostu taki jest okej. To jest bardziej taki autoscroller, w którym trzeba no, ratować Alice przed tym, żeby pociąg nie wkrzanił się w... skrzynki wybuchowe, o, widzicie, uratowałem się. I, no, w zasadzie to jest tyle. Więc no, upgrade'y Sonika zwykle są wymagane do tego, żeby jakiś poziom przechodzić. Właśnie tu było Bounce Bracelet, no wcześniej było w... No w zasadzie każdy upgrade jest wymagany, aż do klejnotów. Klejnoty nie są wymagane, one są w zasadzie tylko pomagają w niektórych sekcjach gry, ale ogólnie nie są wymagane do kompletnego jej przejścia, więc to jest dobre. Dobra, a jest tutaj, oczywiście. To jest dosyć prosty poziom, jak się pamięta tylko, gdzie są przyciski, chociaż w sumie jak się nie pamięta, to też łatwo je znaleźć. Wystarczy być uważny, nie rób mi tak. Bo to jest... Też mi tak nie rób. A już w zupełności nie rób mi tak. Come on. To już by hamowa. To zrobię tak, mam wywadę. Dlaczego Sonic nie chce czasami skakać? To jest takie denerwujące. Jego nie chce zaskoczyć z jakiejś rzeczy. To jest na serio takie strasznie denerwujące. No i tu jest chyba bodajże pilnowany. Tak, dokładnie. No i dokładnie. I tu Bounce Bracelet po prostu nawalamy nim i jest wszystko zrobione. I to wszystko dosłownie. I to jest cały poziom. Zginąłem pod koniec poziomu. Znaczy nie do końca, bo jest jeszcze oczywiście teraz Max Speed sekcja, której dawno nie było w sumie. Nie, no dobra, co drugi poziom jest. Chociaż w sumie... Nie, no dobra, w Flamecore nie było Max Speed sekcji. Ej, w sumie no, to jest akcja, co drugi poziom jest Max Speed sekcja. Bo była w Crisis City, w Flamecore nie było Max Speed sekcji. Ej, nie przemyślałem tego nawet, a powiedziałem prawdę. No i teraz musimy gonić pociąg Elise z Eggmanem. I przy okazji nie dać się oberwać. Shadow ma tą samą sekcję, według mnie wersja Shadow jest dużo lepsza i fajniejsza, bo goni ten pociąg na motorku swoim, raczej motocyklu. Po raz pierwszy zdobyłem tę nieśmiertelność w ogóle. Przydaje się. Szkoda tylko, że nie ma efektu tej nieśmiertelności, ale się przydaje.
i S, musi być S. Dać mi S. Oh, come on! No tak się nie robi, no kurde. I knew it! Oh, I knew you'd return. You had to! You again! This time, there will be no more interruptions! The Iblis Trigger must die! Sonic... So how was your little walk? Ah! Elise! Ah! It's time to end this! Who? Mephiles! Why are you getting in my way? I'm Shadow. Shadow the Hedgehog. Więc tu mały spoiler, oczywiście, że w historii Silvera i Shadowa walczymy między sobą. A, jaki spoiler! Jezus Maria, kurde! No okej. Now stop it. You have nowhere to go. I would rather die than be your prisoner again. So what are you going to do, princess? Do you plan to jump? Mówimy po prostu, jakby na reakcji jest takie, what the fuck? Ona na serio skoczyła? Ale dobra, tu jest boss, którego przejdziemy w następnym odcinku, więc to Egg Genesis będzie w następnym odcinku oczywiście. I cóż no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Zmień to. Pa, pa!